zaczynaj. Witajcie tu, Milka Prawi i... Elina. I dzisiaj będziemy w tym filmiku robić wyzwanie i pytanie. I na tym to polega, jeżeli by ktoś nie wiedział. Bierzemy takie pytanie, tak? I losujemy to. Otwieramy i musimy na to pytanie odpowiedzieć. Tak samo z wyzwaniami. Więc możemy zaczynać? Kto wie, czy nie? Nie rozumiem zasad. Bo wiem, że tutaj są wyzwania, tutaj są pytania. To mogę sobie wybrać tylko pytanie zamiast wyzwania? Nie, musisz najpierw pytanie jedno, potem ja pytanie, potem wyzwanie ty. Aha! Potem ja. Rozumiem teraz. Dobrze, to zacznij. Dobra, no to. Tak, pierwsze pytanie, co nie? Przeczytamy, jaki jest najgorszy dom? W którym nie ma komputera? Możesz odpowiedzieć trzy razy. W którym nie ma komputera, w którym są ściany, na przykład jest kolor taki zielony, a są tak ściany zryte, że widać kolor biały. Można by się tak, jak był w moim akademiku. No. I takim, które są niewygodne łóżka. Dobra, i odstawiamy to. To dobrze, teraz ja. Wypiłabyś siuśki. Cały czas mam w głowie, jak o tym myślę, taką sytuację, kiedy jacyś ludzie... To było w szkole i jacyś ludzie po prostu zaatakowali szkołę i wtedy te uczniowie nie mieli też nic do picia, nie dostawali i po jakimś czasie zaczynali praktycznie wypijać własny mocz. Tak zaczęłam zastanawiać, czy w takiej sytuacji bym to zrobiła. Myślę, że jakbym musiała, jakbym była w stanie krytycznym, może bym to zrobiła, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno nieprzekonana, czy miałabym ochotę tego w ogóle próbować. Dobra, wyzwanie teraz. Masz to. Wejdź do ubikacji i udawaj, że robisz kupę. Przeniesiemy się do ubikacji. Przenosimy się. Tak. Zrobiłaś? Jaka ulga. No to dobrze, idziemy dalej. Teraz chciałam, zobaczymy, co ja znowu mam do zrobienia. Nawet moja szczęście nie będę musiała wypić siuśki. Zachowuj się przez jedną minutę jak dwuletnie dziecko. Dobra, więc teraz ciągniemy po pytanku. Czy ja pierwsza? Czy tęsknisz za kimś? Tak, teraz? No, tęsknię, no nawet. Znaczy, no nie, no tak jak... Jakbym była w swoim domu, to bym tęskniła za Aliną. To tak, ale teraz tęsknię ten. No za rodzicami to. Bo oni są do moje. A tak. Czy dbasz o swoje paznokcie?
biorąc pod uwagę te trzy warstwy odżywki, to paznokci na moich paznokciach, to chyba można wychodzić z założenia, że staram się o nie dbać. Okej, dobra. Dobra, to jest fajne. Aha, teraz ja? Aha. Tak, teraz ty. I co to robisz? Zjedz pastę do zębu. Super, przyniosę ci na łyżeczce. Widać? Ziołowa Denta Guard. Jak byście chcieli wiedzieć? A leci za moją leci! Ja jestem! Dobra. A ja mam całe? Mało ci przecież dałam, jedz! A, mięta, mięta! Musi nam się bać. W zasadzie to jest ziołowe, a nie miętowe, ale teraz moja kolej, tak? Oh. Otwórz okno i krzyknij, kocham cię. Lub wyjdź na dwór. Powiesz mi, dlaczego dwór przez było otwarte? Cicho! Dobra. Okno. Kocham cię! Teraz pytanie. Teraz już będzie koniec pytań. Czy masz teraz sympatię? Myślę, że kamera dosłyszała twoją odpowiedź. Tak! Ach, dobrze. Wolałabyś być mądra i brzydka, czy nie mądra i kochana? Ładna i ładna. Kochana, to jakoś kochana mi się bardziej podobało. Mądra i brzydka, zdecydowanie. Ale to przecież już jestem. Mądra i ładna. Jakoś ci średnio wierzę, ale to nie zmienia faktu, że przyzwyczaiłam się do mojego myślenia na ten temat, więc odpowiedź na to pytanie jest taka, zostajemy przy tym, co jest. Zrób coś głupiego. Zatańczę. Na to, że mamy takie same spodenki, jakbyście o tym nie wiedzieli. To jest bardzo istotna informacja. No. Tak. Otopus! Otopus! O! Weź żel do mycia ciała i zrób reklamę maści na ból buby. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie przedstawiam maść na ból dupy o zapachu kwiatu pomarańczy. Mamy dupę i tutaj jest ból. Ból dupy. Trzeba pociągnąć spodnie, wziąć odrobinę maści na ból dupy, nie za dużo, ponieważ puszcza bąbelki, a posmarować bolące miejsce, poklepać, powąchać, jak się dosięgnie, jak się nie dosięgnie, to nie wąchać. I następnie należy poskakać, żeby się nagrzało. Otopus! Wziąć otopusa, niech on powącha. Mówi, że działa. Teraz należy spokojnie usiąść i cieszyć się niebolącą dupą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.